Witam Państwa, Janusz Miecznik, AgroSimex. Zacznę od starego przysłowia chińskiego, obyśmy żyli w ciekawych czasach. No i właśnie takie ciekawe czasy nastąpiły, nawet w ochronie roślin sadowniczych. Dlaczego ciekawe? A no, dlatego, że pojawiają się nam nowe gatunki szkodników, które są bardzo inwazyjne i które no, będą komplikować całą produkcję, zarówno w uprawach drzewiastych, ale przede wszystkim w uprawach jagodowych. Takim gatunkiem na pewno będzie muszka plamoskrzydła, czyli Drosophila Suzuki. Muszka ta, trzeba powiedzieć, że dość szybko migruje i w bardzo krótkim okresie czasu przebyła drogę właśnie z dalekiej Azji poprzez kraje południowej Europy, a więc Hiszpanię, Włochy, w kolejności Francję, aż do granic Polski i w okresie roku 2013-2014 była właśnie zauważona już w Polsce na plantacjach roślin jagodowych. Po prostu jest to gatunek polifagiczny, a więc potrafi zasiedlać, ma możliwości zasiedlania nie tylko roślin uprawnych, ale także rośliny dziko żyjące. Z roślin uprawnych, tu gdzie może być bardzo groźna, to na pewno borówka, na pewno malina, na pewno truskawka, chociaż też nie gardzi wiśnią czy też czereśnią. W skrajnych sytuacjach była również spotykana w uprawie śliw. Również ma możliwości przetrwania. Jeżeli nie ma pożytku na plantacjach uprawowych, ma możliwość przetrwania właśnie w takim środowisku naturalnym, w środowisku leśnym, gdzie może również zasiedlać chociażby owoce czereśni ptasiej, czy też bzu czarnego. Także tutaj, jeśli chodzi o gatunki, na których przebywa, to jest dość szeroka gama. Czym ta wspomniana drozofila żywi się? Otóż takim podstawowym w jej menu składnikiem to jest oczywiście sok owoców, ale również może żywić się substancjami wydzielanymi przez miodniki na liściach wiśni, czereśni, czy też nawet na spadzi pozostawianej przez mszyce, czy też chociażby w przypadku borówki, to ta spadź może pochodzić od chociażby misecznika. Zimowanie tego gatunku odbywa się w ten sposób, że dorosłe osobniki szukają kryjówek zimowych, no i w takiej formie właśnie przebywają ten okres zimowego uśpienia w przyrodzie i w momencie, gdy temperatura podnosi się powyżej 5 stopni, już zaczynają swoją aktywność, zaczynają rozglądać się za siedliskiem. Zwykle jest tak, że muchówki najbardziej aktywne są w temperaturze 20-25 stopni. Czas, okres życia tychże organizmów to około 20 do 50 kilku dni poza owadami, które właśnie przechodzą zimowle, one mogą żyć nawet w granicy ponad 200 dni, a więc są bardzo żywotne. Większa ilość poczwarek, no bo wiadomo, że w momencie, kiedy
wyjdą z krytek czy z tego stanowiska zimowania, zaczyna się składanie jaj tutaj w naszym przypadku to w uprawach tych jagodowych. Jaja składane są najczęściej na dojrzewających owocach, nie zupełnie dojrzałych, nie uszkodzonych, tylko właśnie tych, które zaczynają dopiero zmieniać się z dojrzałości tej zbiorczej na dojrzałość konsumpcyjną. I tutaj możemy powiedzieć, że rozciągnięty cykl rozwojowy utrudnia cały proces później walki z tym szkodnikiem. Rozmnażanie i ilość pokoleń to jest temat, na który wpływ mają właśnie temperatury. Im wyższa temperatura, tym tempo rozmnażania jest większe i można by to określić w ten sposób, że przy optymalnych temperaturach, czyli w granicach 25 stopni, czas przejścia przez poszczególne cykle to jest tylko 10 dni. Przy niższych temperaturach 15 stopni to jest około 22 dni. No to powoduje, że tych pokoleń w sezonie tutaj w naszych warunkach klimatycznych może być około 7-8, chociaż literatura podaje, że możliwe jest nawet 13. Widzimy, że ta ilość pokoleń jest bardzo, bardzo znacząca. Na pewno temu rozwojowi sprzyjają oprócz temperatury też pewne warunki wilgotnościowe, a więc większe uwilgotnienie chociażby gleby to lepsze warunki do tego, aby większość z larw drozofili przeżyła i przepoczwarczyła się, przeistoczyła się w imago. A w jaki sposób zapobiegać wystąpieniu masowemu muszki plamoskrzydłej? Otóż podstawowym takim zabiegiem zapobiegawczym będzie dokładny zbiór. Zbiór, po którym nie pozostają żadne owoce, zarówno na krzewie, jak i pod krzewem. Musi być to przeprowadzone bardzo dokładnie, wówczas możemy wyeliminować około 50% nawet nalatania muszki na plantację. Także to jest niezwykle ważny zabieg, należy go przeprowadzić praktycznie o tej porze, jeśli mówimy o borówce, tak? Ale zaraz po głównych zbiorach, po zakończeniu zbiorów w stosunku do, jeśli mówimy o innych gatunkach, na których muszka plamoskrzydła bytuje. Także zbieranie do zera stawiamy jako podstawowy zabieg zapobiegawczy. Takim dodatkowym jeszcze zabiegiem zapobiegawczym może być rozwieszanie pułapek, które swabią owocówki, wabią muszkę plamoskrzydłą, i w ten sposób też redukujemy populację. Ilość tychże pułapek waha się w granicach 150 do 200 na hektar plantacji. Te kluczowe miejsca to naturalnie granice plantacji. Tutaj szczególnie trzeba uważać na te
które są w sąsiedztwie zadrzewień, w sąsiedztwie lasu, bo tam z tamtej strony mogą nam się drozofile pojawić. No też zwiększenie częstotliwości zbioru w jakimś sensie jest czynnikiem zapobiegawczym. Jeżeli nie uda nam się zapobiec w 100%, a to jest trudno wykonalne, no to będziemy musieli zacząć pomyśleć o walce. No i tutaj w przypadku zwalczania to pewnie w przyszłości będzie nas czekała instalacja siatek przeciwko drozofilii. No, te siatki, trzeba powiedzieć, że powinny mieć oczka mniejsze niż 1 mm, a więc w przypadku nakrywania całych plantacji to jest oprócz samej trudności budowy konstrukcji, no i tu oczywiście tego tej inwestycji w całe przedsięwzięcie, to trzeba powiedzieć, że siatki takie w naszych warunkach dają dużo cienia, no i wówczas założone będą niekorzystnie wpływały na fotosyntezę roślin uprawnych, które się będą znajdowały pod nimi. Także siatki na całość nad plantacją. Jakimś innym rozwiązaniem mogą być siatki pionowe do wysokości około 4 metrów rozciągnięte wzdłuż granic plantacji. No i z takich działań mechanicznych, no to tyle. Natomiast możemy jeszcze próbować walki w postaci introdukcji naturalnych wrogów. Są one rozpoznane, są to najczęściej parazytoidy, osy. Takim najbardziej skutecznym, najbardziej, że tak powiem, aktywnym organizmem jest Trichopria drozophila i ona jest w chwili obecnej w krajach południowej Europy często introdukowana. Oprócz tego oczywiście mamy tutaj możliwość też kontrolowania populacji drozofili poprzez stosowanie środków owadobójczych. Nie jest to szeroka gama, bo szkodnik, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie jest organizmem bardzo wiekowym, więc rejestracja dotycząca zwalczania tego szkodnika, tej drozofilii Suzuki, też dotyczy niewielu produktów. Część z nich już zdążyła też wypaść z rejestracji i musimy się zadowolić dość krótką listą. No i tutaj zacznę od najczęściej stosowanego produktu. To jest Decis, czyli deltametryna z 3-dniową karencją. No niemniej, pomimo tego, że skuteczność jest w miarę zadowalająca, trzeba powiedzieć, że to jest piretroid, a więc przy tak dużej ilości pokoleń odporność na piretroidy, ale nie tylko, na inne też substancje aktywne, odporność muszki plamoskrzydłej może być bardzo szybko nabyta. Także na pewno jakaś rotacja i tutaj posługiwanie się produktami, które myślę, że w kolejnych latach będą miały wpisaną tą drozofilę jako szkodnika, którym można zwalczać. W chwili obecnej można w uprawach na przykład truskawki posługiwać się Benevią. Tam to jest produkt z nową substancją aktywną o działaniu translaminarnym i można by powiedzieć, że ciekawy produkt,
z jednodniową karencją w odniesieniu do truskawki. Zupełnie niedawno został zarejestrowany również afirm w uprawie winorośli, no z tym, że ten afirm ma już 7-dniowy okres karencji. Także tutaj właściwie ta bardzo krótka lista nam się kończy i nie dotyczy wszystkich gatunków jagodowych, tylko tak jak już powiedziałem, nielicznych. Pewnie w przyszłości będą ta ilość środków dopuszczonych do zwalczania muszki plamoskrzydłej będzie się powiększać. No i oczywiście trzeba stwierdzić, że najbardziej skutecznym rozwiązaniem będzie integracja różnych sposobów ochrony przed tym szkodnikiem. No, gdyż bazując tylko na pojedynczych czynnikach ochrony, no, nie uzyskamy należytych, spodziewanych efektów. No i tego, na czym nam najbardziej zależy, a więc zdrowych owoców. Dziękuję bardzo za uwagę.